Witam wszystkich serdecznie. Na wstępie chcę przeprosić, że wczoraj się nic nie ukazało, ale kiepsko się czuję. Z dnia na dzień zmieniła się pogoda. Temperatura spadła o 15 stopni z 30 na 15 i od niedzieli non-stop leje. Leje i leje. No i lipa. Coś, kurczę, nie wiem, jakieś chwyta przeziębienie. Tutaj muszę Was przeprosić, bo przedobrzyłem. Przed filmem chciałem zmienić gąbkę w streamerze, w tym jecie Tetry. No i poszedł mi mułek z filtra, znaczy z tej gąbki, jak wyciągałem ją. Nie chcę przekładać filmu na jutro, bo no, to będzie takie przekładanie i przekładanie. Jutro okaże się, że mi rozłoży i nic nie nakręcę, więc. No, jeszcze raz przepraszam za te babrochy pływające w wodzie, ale no, to poszło z gąbki. Czekałem godzinę, ale no, trochę się poprawiło, ale dalej jest babroch. To jedno z moich starszych akwarium tutaj w Fiszrumie. Ono będzie miało 3 lata. Było założone dla lorek. Linea loricaria species red. Tutaj widzicie samice. Ryby powłaziły, kurczę, na górę. Wystraszyłem je teraz swoimi ruchami. Oprócz tego mam tutaj antistrusy species L107. One też tutaj są od początku. O, tutaj jest fajna ryba. Ten samczyk strasznie wolno mi rósł. Dopiero teraz zaczynają mu rosnąć wąsy. Liczyłem na to, że jednak może będzie to samica. Ale niestety. Także mam same samce. 4 sztuki. Początkowo kupiłem 10 ryb bardzo małych. W zasadzie 10 sztuk na rybku kupiłem. Bo się przypaliłem. 2 sztuki mi padły. 4 sprzedałem. No i myśląc, że jednak w tych 4, które zostały, będzie jakaś para. Przeliczyłem się, bo mam same samce. Tu jest jeden z tych większych samców. Na górze w akwarium to mam 300 litrów. Też mam jednego samca. Dlatego chciałem właśnie sprawić sobie więcej ryb. Także de facto mam 5 samców. Widzę, że tym się odbija. To za chwilę pokażę. No to jest karma, którą chcę pokazać, którą daję. Piękne antki. Kurczę, no tylko szkoda, że nie mam samicy. Niestety tych antków w kropki czarnych jest kilka, może nawet kilkanaście gatunków. Bardzo trudno jest je rozróżnić. Jestem pewny, że gdyby je wszystkie wpuścić do innego akwarium, to tylko niektóre gatunki można byłoby określić z pewnością, bez jakichś poważniejszych badań ichtiologicznych. Tutaj widać rybki, które też są od samego początku. Axelrodia riesi. Ona się schowała. Gdzież ona jest? No i bystrzyki Amandy. Tych Axelrodii zostało mi jeszcze z 6 albo 7. Natomiast bystrzyki mi się już wykruszyły po tych 3 latach. Zostały mi tylko 2. Ale nie dokupuję nowych, bo jak już mówiłem, skupiam się na rybach żyworodnych. No jednak ciężko pogodzić parametry wody dla kąsaczowatych z żyworodnymi. Jak widać, mam tutaj gupiki Japan Blue. Jedna z najpiękniejszych odmian gupików. Uciekły. Jedna z najpiękniejszych odmian gupików. No, ten niebieski kolor jest u nich niesamowity. Gdzie wy jesteście? Naprawdę świetne ryby. Mam je z Polski. Tak notabene. Wymieniłem się kiedyś rybami.
od czasu do czasu, jak wiecie, robię to. Ja jestem chętny jak najbardziej, ale nie zawsze mam miejsce na nowe ryby. No ale to były naprawdę świetne, świetne głupiki. Nie widziałem nigdzie tutaj w Niemczech równie ładnych. Widziałem owszem Japan Blue już wielokrotnie, ale te są najlepsze ze wszystkich, jakie do tej pory miałem okazję widzieć. No i najlepsze jest to, że są u mnie w akwarium. To już w ogóle jest super. Widziałem ostatnio też taki Japan Blue z dwoma mieczami, dużo większe od tych moich. Kolejny gatunkiem, który tutaj jest, to są kiryjskie pigmeje. Te ryby akurat rozmnażają się tutaj w akwarium. Powoli, bo powoli, ponieważ no, są tu gupiki i inne ryby, więc ten narybek nie ma za wielu szans na przetrwanie. Gdzież te są pigmeje? Ach, tam są. Został jeden z całego stada. No, w każdym razie one się rozmnażają. W ogóle te ryby dość łatwo się rozmnażają w dobrych warunkach. Składają ikrę pod liśćmi różnych roślin, na szybach, akwarium, w różnych elementach dekoracyjnych. Tutaj samica Rhinella caria species red. Ostatnio rozmnożyły się też tutaj. Dziś nic nie widzę, ale przypuszczam, że gupiki pożarły wszystko. Gupiki polują na te młode lorki niestety, także pomimo tego, że zbiornik jest dedykowany dla nich, no i rozmnażają się tutaj, to na rybku od nich nigdy nie mam za wiele teraz. Znaczy no w zasadzie odkąd są gupiki wpuszczone, bo wcześniej był ten narybek. No jednak taki bystrzyk Amandy nie stanowi zagrożenia, a gupik już tak. Ach, tam to stado teraz popłynęło. Tylko że teraz mętna woda nam nic nie pozwoli obejrzeć. Jest ich tutaj około 20, ale cofnijmy. Jak widać, jest tutaj ekstremalnie zarośnięte. Opowiem może teraz o akwarium. W linkach postaram się wkleić film, znaczy adres filmu, gdzie zakładam to akwarium kilka lat temu. Zobaczycie, jak ono wyglądało, ponieważ wszystkie elementy dekoracyjne są zasłonięte obecnie przez rośliny. Widać tylko fragment korzenia, który w rzeczywistości wije się tutaj wokół akwarium. No nie widać nic teraz. Mogę opowiedzieć jedynie, jak akwarium jest zbudowane. Natomiast zapraszam do linku. Tam będzie pokazany ten zbiornik, jak go budowałem. Więc zobaczycie sobie, możecie porównać, jak bardzo akwarium się zmieniło. A tutaj jest moja kaleka ryba. Osoby, które śledzą kanał od dłuższego czasu, kojarzą tą rybę. Byłem pewny, że ona nie przeżyje. Miałem w wylęgu właśnie taki moment, że u tych drugich lorek mikrolepidogaster miałem kilka takich właśnie dziwnych ryb. No i u redów też mi się trafiło. Nie wiem, czy to nie jest związane z tym, że może parametry wody były nie takie jak trzeba. Albo no, zbyt mało delikatności wykazałem w pielęgnacji ryb w kotniku. Zawsze trudnym momentem jest czyszczenie kotnika, kiedy trzeba ryby przenieść do jakiegoś pojemnika na chwilę. No i w tym momencie można zbyt gwałtownymi ruchami uszkodzić ryby. Tak przypuszczam, że tak się właśnie stało. No, jeżeli chodzi o kotniki, też wypadałoby jakiś filmik zrobić. Teraz są młode lorki, o mikrolepidogaster chyba złapię kilka sztuk i wrzucę do kotnika. Można będzie zrobić serię filmów o
wychowie tych młodych. Już to oczywiście robiłem, ale na kanale jest tak dużo filmów, że zapewne trudno jest to wszystko odnaleźć. Zresztą muszę popracować nad nawigacją na tym kanale, ponieważ no właśnie to jest problem, że filmów jest dużo, treści jest dużo, ale odnalezienie ich jest teraz problematyczne. Tutaj kolejne dwie samice. Samce siedzą gdzieś po dziuplach. Tutaj też samica. Ogólnie zauważyłem, że u tych ryb większość to samice, przynajmniej tak jak u mnie w akwarium. Może to też kwestia temperatury wody. Też osobny temat właśnie, który można by kiedyś poruszyć w filmach. W każdym razie akwarium jest tak zbudowane, że no, na dnie mamy podłoże aktywne. Je trzeba wymieniać. No, najdalej po półtora roku trzeba odessać ile się da i wsypać nowe. Ja tak przynajmniej robię. Ja tak w każdym razie robię. Poza tym, no, kluczowa tutaj dla rozmnażania tych ryb jest duża ilość kryjówek w postaci takich właśnie rurek, jak tutaj są między innymi, on ta tutaj, imitująca jakby kamień taki płaski, tam się do środka da wpłynąć. Tutaj niżej zobaczmy, tu są kamionki takie na kaloryfer, tam się wlewa wodę i w zimie, kiedy jest za sucho w mieszkaniu, to wieszać na kaloryferach. A to są dobre kryjówki dla ancistrusów akurat. Jest trochę rurek takich bambusowych. Oczywiście na tych wszystkich, na tej pierwszej warstwie domków, one są położone na płycie piaskowca, żeby się nie zapadały i żeby nie gromadziło się podłoże w środku. Na tym jest, jak widzicie, kolejna płyta piaskowca i kolejna warstwa domków. Nie wiem, czy tutaj coś widać będzie. Któryś z tych domków. Tam widać ten taki brąz, to powinien być kolejny domek. Z przodu jest korzeń, tak, to jest domek, widzicie, kolejny. I oczywiście na tym są sterty korzeni i kamieni. Tu jest takie wielkie gruzowisko. O. To wszystko porasta szczelnie Bucephalendra i Anubia znana. Oprócz tego też jest Bolbitis. Zobaczmy sobie może od góry, jak to wygląda. Tak to wygląda od góry. Mamy Bolbitis, które przerosło tą Bucephalendrę i Anubiasa, i Anubias przerósł też wszystko i nawzajem się to wszystko poprzerastało, jak widzicie. Fajnie to wygląda, dość naturalnie, no ale gąszcz jest ekstremalny i w ogóle samo myślenie o odłowieniu jakichś ryb stąd to w ogóle jest abstrakcja dla mnie. To jest no 3 lata swobodnego wzrostu tych roślin tutaj. Oczywiście jest tu też część powierzchniowa, nadwodna. Jest tutaj hydrokotyl leukocefala, ale niestety, no, jak widzicie, emersji jest niewiele. Wytłumaczenie tego jest bardzo proste. Tutaj Wam pokażę. O, zobaczcie sobie liście. No, trochę za bardzo zbliżyłem. Zobaczcie sobie liście. Na tych to nawet lepiej widać. O, poszatkowane są. To jest wynik żerowania wciornastka. O, ten liść jest bardzo dobry. Jeszcze nie jest żółk, bo te już widzicie żółkną. No i te liście wymrą niestety. Te liście niestety wymrą. Zostaną te liście pod wodą. Widzicie, one nie mają takich uszkodzeń i mają zupełnie inną kolorystykę. No bo pod wodą wciornastek nie żeruje.
Oczywiście te tutaj wijące się włókna, o, to jest pływacz. No, tu jest taka masa po prostu zbita. Ciekawa rzecz tutaj jest z tym akwarium, którą wypatrzyłem, ale nic z tego pewnie nie będzie. Wariegacja na liściach Bolbitis, ale tylko ten liść został zawirusowany, nie cała roślina, bo kolejne liście nie rosną takie właśnie jasnozielone z ciemnozielonymi żyłkami. Szkoda, bo taka wariegacja to byłaby ciekawa na Bolbitis, nigdy nie widziałem. Raz zdarzyło mi się kupić taką kępkę muchu jawańskiego, gdzie jedna gałązka była właśnie z wariegacją. Też pierwszy raz widziałem coś takiego na muchu. Hodowałem tą gałązkę, aż wyrosła kępka. No i któregoś dnia wracając z pracy zobaczyłem, że molinezje wszystko zeżarły. I tyle tego było, a naprawdę był to kultywar z potencjałem ogromnym. Gdyby dało się tą wariegację zachować. Wariegacja to takie, jak ktoś nie wie, pasma białawe, takie żółte właśnie na roślinach. One są wywołane przez chorobę wirusową. Niestety nie da się w nasionach przenieść tej cechy, bo to nie jest cecha genetyczna u tej rośliny, tylko efekt działalności wirusa. Tylko wegetatywne rozmnażanie, czyli przez podział, daje możliwość rozmnażania tego typu roślin. Choć czasami zdarza się, że ustępuje właśnie ta wariegacja, szczególnie jest to niewskazane wśród roślin domowych, pokojowych. No, kiedyś był taki szał na monstery właśnie z wariegacją. Sadzonki chodziły po kilkaset euro. No i zdarzało się, że po jakimś czasie ustępowała ta wariegacja z liści. No i był płacz. Widzę, że kiryski wypływają. Z tyłu oczywiście są płyty piaskowca, tak jak u mnie zawsze w takich tego typu zbiornikach. Tym bardziej, że był to zbiornik robiony dla kirysków, przede wszystkim dla tych lorek i jantków. Jak widzicie, jest tutaj spory ruch wody. Zaś jakieś paprochy się podniosły, bo ryby żarują. Jest tu spory ruch wody, silne napowietrzanie. Mam też napowietrzanie tam, w tym zaroślach, gdzie tam wąble cały czas chodzą. Ale tam jest tak zarośnięte, że nic tam się nie da wsadzić. Oczywiście jest też drugi filtr jeszcze. Także lecę tutaj na dwa filtry. Tu jest wlot. W tym drugim filtrze jest tylko biologia i nic więcej. Chodzi mi o to, żeby był jak największy ruch wody tutaj. No, tu jest pralka w sumie, jakby nie patrzył. Widać to po liściach roślin bardzo dobrze. Jak najbardziej zamierzony efekt i uważam, że efekt wskazany, jeżeli chodzi o hodowlę właśnie zbrojników i kirysków. Te ryby muszą mieć wodę szybko płynącą i dobrze natlenioną. Jest część stada na dole. Zobaczcie, tutaj jest ile ich? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć. O, tutaj szósty był. Siódmy, ósmy, dziewiąty, dziesiąty, jedenasty, dwunasty, trzynasty, czternasty, piętnasty, szesnasty. No, spokojnie jest tu ich ponad 20. To widzę, że w ogóle są dorosłe ryby tutaj. Nie widzę tutaj młodzieży. Czasem jest tak, że wypływa takie stadko takich podrostków z 1,5 cm. Więc równie dobrze może być tych ryb tutaj nawet 50. Nie umiem powiedzieć.
Teraz to tutaj co widać, ta grupa to są ryby dorosłe. Tu u dołu, tutaj też, o, szóstka i jest nawet już, ale to też są dorosłe, a młodych nie ma, może później wypłyną. Na początku w ogóle no, było multum tych małych rybek. Bardzo ciekawe jest to, że młode kiryski są zupełnie inaczej barwione. Są w takie kropki, tam nie kropki, tylko kreski. No ciekawe, ciekawe obarwienie. Dopiero z czasem wytwarza im się ta pozioma kreska, ale wcześniej te kreski są pionowe, więc ryba jest w paski. Fajnie jest obserwować takie larwy młode pływające. I to też oczywiście na kanale są filmiki. No muszę coś z tą nawigacją zrobić, bo nawet samemu dla mnie teraz odnalezienie wśród tych wszystkich filmów, tych właściwych, to nie jest takie proste. A jeszcze raz z głupiki zobaczcie. O, 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 o. No szkoda, że człowiek zawsze chce przedobrzyć. Wszedłem, patrzę, kurczę, aha, zmniejszyło się bąblowanie, czyli gąbka już jest pełna. No to automatycznie wymieniłem. No i w momencie, kiedy wymieniałem, poszedł mułek. Stwierdziłem, dobra, ale miałem jeszcze film kręcić. No nic. Pokażę wam, czym karmię moje ryby. Trochę tego jest. To muszę odjechać może. Okay. To jest taka podstawowa karmia, którą karmię wszystkie zbrojnikowate. Dobra karma, no i tania. Ona zawiera spirulinę, więc to jest dobre akurat. Druga rzecz, którą daję, jest coś takiego. To spróbuję to wyostrzyć. O, tak to wygląda, ale obawiam się, że w Polsce to jest nie do kupienia. Nature Food. Są takie kulki. Są dwa rodzaje w środku, brązowy i czarny. Ryby to lubią jeść, ale to raczej karma dla większych zdrojasów. No i dla kirysków się nie nadaje, bo oczywiście jest za dużo dla nich. Dla nich coś innego jest. Później to między innymi daje kiryskom. Daje coś takiego. To zawiera muchy w składzie. Co my tu mamy napisane? O, skład. Drożdże piekarskie, nie piekarskie, tylko piwowarskie, spirulina, kiełki, pszenicy, jakieś zioła, lucerna, ta brędzel to jest, moment, to muszę coś wspomnieć, pokrzywa, gamarus to takie te żyjątka, które żyją sobie w wodzie, przypominają, no w Polsce żyją też takie w strumieniach. Ach, zapomniałem jak te bezkręgowce się nazywają. O, pietruszka, zjalgen to są glony morskie, papryka, jakieś hematokokus algen, to nie wiem co to za glony, szpinak, karoten, czyli marchewka, nie wiem jak to w ogóle przeczytać, Grünlipmuschel, to będą jakieś muszle, ale nie wiem co za muszle. No i knoblauch, czyli czosnek. No, no taki całkiem skład. Polecam.
Oprócz tego daję spirulinę. Oczywiście nie daję wszystkiego naraz jednego dnia, bo to by była przesada. No i to daję jako smakołyk. Dam teraz może. Zobaczycie, jak to wygląda. To jest jedna z najlepszych karm i tym karmię młode ryby na rybek. Tak wyglądają te tapsy. Ta część zielona to są warzywa i spirulina, a tutaj jest białko ryb i tam jakieś inne proteiny. One się bardzo rozbełtują, te tabletki. Zresztą wszystkie ryby uwielbiają to. Każdy gatunek ryby zjada te tapsy. Także polecam. Jeszcze raz sobie zobaczcie. Drogie w cholerę, bo taki pojemniczek 20 euro teraz kosztuje. Idzie czasem jeszcze dorwać gdzieś za 16, ale ceny idą cały czas w górę. A jeszcze kiedyś płaciłem niedawno 10 euro za taką puszkę. No i oczywiście daję też plankton, ten mrożony. Wszystko na zmianę. Jak widać, towarzystwo całkiem dobrze wygląda. Ryby bardzo żywe i zauważcie, że pomimo tej pralki, którą tu mam, moje głupiki dość dobrze wyglądają. Te ryby lubią naprawdę szybką wodę. Przy czym no, to się odnosi do głupików Endlera. Cały czas powtarzam to, bo w przypadku tych reticulata, czyli pawich oczek, gdzie jesteście? Pawich oczek, no to pawioczka ze względu na ten duży ogon nie będą się dobrze czuły w takiej szybkiej wodzie, no bo one nie są w stanie tak dobrze pływać jak te głupiki. Są większe, no i mają duży ogon, co utrudnia pływanie. Natomiast endlery, ten ogonek, jak widzicie, mają malutki. Ogólnie są mniejsze, zwinniejsze. No i te ryby dobrze rozwijają się właśnie w takiej wodzie. Zresztą to nie pierwsze akwarium z taką wodą, jakie wam pokazuję. No, pierwsi zainteresowani. To jest ulubiona karma kirysków. Właśnie dlatego, że tak bardzo się pyli. Krewetki, które tutaj są, to też mój zamiar. Ponieważ no właśnie to pylenie karmy powoduje, że w innym wypadku gdzieś będą nam się gromadzić jakieś resztki. No i krewetki mają za zadanie te resztki wybrać z każdego zakamara. Zresztą kirski też tutaj mają taki cel, jeśli chodzi o ich bytność, żeby właśnie wyjadać to, co nie zjedzą lorki. No, lorki wypadałoby przenieść do większego zbiornika, tak jak tamte przeniosłem. Kiedyś to nastąpi, póki co są tutaj. Muszę zbudować jakiś mały zbiornik na rozmnażanie i przenieść sobie spokojnie parę ryb, bo tutaj przy głupikach nie ma szans. Ostatnio właśnie widziałem, jak samica głupola próbowała upolować taką małą lorkę. No i właśnie taka myśl mnie naszła, no tak, to dlatego tak mało na rybku tu jest. No, powiem wam szczerze, że to dziwne, ale nie jest dobrym na przykład pomysłem łączenie głupików z jakimiś spokojnymi gatunkami zbrojników, bo zaobserwowałem coś takiego już kiedyś dawno temu, że samice głupika potrafią uwziąć się na taką rybę, na przykład taką dużą lorkę jak Rio Atabapo. One mają na płetwie ogonowej taką witkę dosyć długą. No i samica będzie podpływać i skubać rybę w tą witkę. Po pierwsze stresując ją, a po drugie no, obskubując tą witkę, to może doprowadzić później do nawet jakiegoś zakażenia, przypuszczam. No a na pewno będzie mocno stresować nam ryby.
i widziałem też takie zachowania wobec innych zbrojników. Także no, tutaj co prawda mam głupiki z tymi lorkami, ale ten zbiornik jest tak zarośnięty, że jednak mimo wszystko te ryby mają spokój. A natomiast zbiornik dla takich lorek typu właśnie Rio Atabapo, tych dużych gatunków lorikarii, tam zazwyczaj jest duża powierzchnia dna odkryta, tak żeby ryby mogły się swobodnie poruszać. Ich wydłużony kształt ciała i ten długi, długi ogon powodują, że no, mogą się tam gdzieś tam klinować między jakimiś elementami wystroju, więc generalnie ten wystrój jest raczej ubogi. Zresztą one zazwyczaj żyją gdzieś tam na piasku sobie w rzece. No i wtedy trudno im się gdzieś ukryć, prawda? Tu zresztą, tak jak mówię, no, chciałbym je przenieść stąd. Ten zbiornik jest dla nich idealny. Musiałbym go rozłożyć na części pierwsze, żeby odzyskać te wszystkie rurki. Wiem, że mógłbym zostawić ten zbiornik jak jest. No ale musiałbym wtedy zainwestować te wszystkie domki i rurki. Ich tu jest no, ponad 20 sztuk, biorąc pod uwagę, że średnio jeden taki domek kosztuje jakieś 7-8 euro, no to już się zaczynają robić koszta. To tylko same domki, prawda, a gdzie podłoże? Tutaj trzeba dać no tak te 20 litrów tego podłoża, może no, może przesadziłem, 15, to też jest kolejny koszt plus korzenie. No gdyby człowiek chciał to wszystko kupować, to założenie takiego zbiornika to byłaby naprawdę bomba pieniędzy. Ja co prawda no, zebrałem to wszystko przez lata, bo kluczowe w ogóle, jeżeli chodzi o te ryby, jest dobranie odpowiedniego domku, w którym będą się rozmnażać. Nie każdy jest odpowiedni i cała trudność według mnie tak naprawdę polega na znalezieniu odpowiednich miejsc do naszych miejsc, odpowiednich domków do rozrodu. Oczywiście, jeżeli chodzi o parametry wody, bo o tym nie wspomniałem, teraz jest trochę więcej, jeśli chodzi o GH, bo mam tu około 300 PMO ze względu na głupiki. To jest wszystko, co mogę mieć tutaj przy tych rybach. Chodzi mi o zbrojniki i o kiryski. No ale jak widać, są młode, więc ryby sobie radzą. KH będzie gdzieś koło 4, może 5, no ale nawet nie, no nie będzie tyle. Ja mówię, ja mam testy pastkowe tylko dla orientacji, no a robiąc wodę po prostu jakby korzystam ze swojego doświadczenia. Używam soli mineralnych, na przykład tutaj do tego akwarium używam osmofitu, który już pokazywałem wielokrotnie. Nie daje akurat tych soli takich typowych dla głupików, bo ta woda wyszłaby mi za twarda. Także przypuszczam, że 4-5 to przesadziłem, no raczej 3-4, jak już to będzie tutaj to KH. GH, tak jak mówię, około 300 ppm to będzie GH około 10, 8-10. Akwarium jest nieogrzewane, więc w zimie temperatura spada do 20 stopni, w lecie jest 24, maksimum 25. Jeżeli chodzi o rośliny, no to w zasadzie są 4 gatunki. Anubia znana, Bucephalendra species, Bulbitis, Eudeloti i oczywiście wspomniany wcześniej Hydrokoty leucocephala.
Wcześniej miałem tutaj mech, ale on po prostu był przerośnięty całkowicie przez tego Anubiasa. No i stwierdziłem albo mech, albo Anubias. Wybrałem Anubiasa, bo naprawdę jest go tutaj multum. No i sposób, w jaki rośnie, mi bardzo odpowiada. To, że to wszystko się tak przerasta. Nawet Borbitis nie było jeszcze w stanie zdominować tego akwarium. No i to kłącze gdzieś tam się wije pomiędzy tymi roślinami. Szczerze mówiąc, pamiętam na początku, jak wsadzałem to, bo później zapomniałem o nim. I nagle odkryłem je z powrotem jakieś półtorej roku temu. No i bo te liście były właśnie jakby pod tymi liśćmi Anubiasów. Były zdominowane przez Anubiasa. No i też ten hydrokotyl tutaj zarastał, to Bolbitis. No i od pewnego czasu po prostu dbam o to, żeby było tam więcej światła, więc te liście, jak widać, powyłaziły. To Bolbitis gdzieś tam jest, ale w zasadzie ona powinna być początki tego kłącza gdzieś tutaj. Bo pamiętam, że tutaj je wsadziłem. No jak widzicie, liście już nawet stąd gdzieś wyrastają, więc gdzieś tam to kłącze powinno się położyć, ale też widać liście i tutaj u dołu, no i też gdzieś stąd zaczynają wyrastać, więc ja przypuszczam, że ten tył może być dość intensywnie zarośnięty. No ale nie zdominowało akwarium, więc i całość fajnie wygląda. No, krewetek jest cała masa naprawdę. No, myślę, że dość zdrowy zbiornik. Szkoda, że dzisiaj tak go kiepsko zaprezentowałem przez ten mułek. No, ale tak jak mówię, no, mógłbym czekać do jutra. A jutro by się okazało, że coś tam wyskoczyło na przeszkodzie i znowu bym musiał odłożyć. Więc, no cóż. Musi być tak, jak jest. To ostatnia z moich setek, czyli 80 na 40 na 35. W kolejnym odcinku, jak się ukaże, chciałbym pokazać akwarium dla szczupieńczyków Degata. No a na dzisiaj to będzie tyle. No to kolejna z moich wariacji na punkcie akwarium dla zbrojników. 3 lata od założenia, no, można już więcej. Muszę sprawdzić, powiem szczerze, na filmach, kiedy ja to akwarium zakładałem, bo nie mam tutaj niestety nigdzie napisane, bo gdzieś się zatarło. Początkowo miałem tutaj, tak jak mówię, więcej konserwatywnych. Zostały mi takie resztki. Tych akselerodii, tak jak mówię, jest więcej. One siedzą wszystkie u dołu. Ta ryba akurat lubi siedzieć w takich zaroślach. No ale niestety ciężko jest ich wypatrzyć. A z bystrzyków została mi parka. Zastanawiałem się, czy może by się dało jeszcze spróbować rozmnożyć te bystrzyki amandy, skoro mam parę. No ale chyba już będą za stare, wydaje mi się. To tyle na dzisiaj, jeżeli chodzi o przegląd akwariów. Zapraszam do kolejnych filmów. Cześć!